W Miejskim Domu Kultury w Lubaniu po raz kolejny odbył się przegląd dorobku artystycznego seniorów. Jest to jedyna w Polsce tak duża impreza, tworzona przez osoby starsze i do nich adresowana. Przegląd został podzielony na kategorie, tak aby przez kilka godzin na scenie mogli prezentować się soliści, zespoły, kabarety oraz chóry. Wiecie co? Ta torebka to jest moja ulubiona, bo na niej mój Edziu wypisz wymaluj. No po prostu cięciuno. Tylko buzi dać. Na przykład te oczka, tutaj troszkę czerwone, ale Edzio wtedy też był troszkę czerwony, bo był troszkę wstawiony. To znaczy się, zniosło go tak troszkę w futrynę i tam się wstawił. I bynajmniej to nie był sklep z kasztanami, o nie! A ja w Paryżu pracowałam w balecie, a później w kabarecie. To znaczy na kabaret chodziliśmy. To prawie tak jak tu, tylko że tutaj pracuję w kabarecie, a później chodzimy na balety. Tylko że tak było do wczoraj. Bo wczoraj mnie zredukowali. Redukcja etatów, powiedzieli. Mnie! Pierwszą tancerkę! Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty! A nie, to jeszcze nie było. Znowu trzeciej rzeczy, nie takiej znowu pospolitej. Że ja już nie sarenka. Że sapię jak stary miech, tańcząc kankana. A ja sapnęłam tylko ze złości. Bo mnie prima balerine całkiem kieckami zakryły. Że im zdjęcia zepsuję, jak się paparazzi na nie rzucą. I że gubię krok. No gubię, bo bez okularów wszystko gubię. Ale teraz już mam. O, zaraz wam pokażę. Naprawdę mam. O. Coś, kurczę, wyglądacie niewyraźnie. Czujecie się niewyraźnie? Ale to ja powinnam. No bo ja nie piękna? A mój Edziu to mi powiedział, żeby mnie schrupał jak kaczkę po chińsku, gdyby mu cholesterol pozwolił. Czy ja nie jestem piękna? Młanie Jolie? No przecież ja zupełnie wyglądam jak Angelina Jolie. No nawet jak pójdę do jakiegoś urzędu, to się wszyscy mnie o Pita pytają. A Pit? No to mówię. A brat? W domu został. To jak one mnie tymi kieckami przykryły, to ja wyjęłam szpileczki i dziab tej jędze w plecki. No w dolne plecki, w dolne. Ale piszczały, jak ja za dawnych lat w Moulin Rouge. A teraz to się tylko daje. Helka, weź te cztery litery róż. Prostaczki. No i później mi takie tempo narzuciły w skakaniu, że prawie młynka nóżkami wybijały. No mówię wam, tak się zasapałam, że do dzisiaj sapię. No zajechały mnie jak konia na rodeo w ścieńkach. Dokładnie. A teraz muszę szukać pracy. Adieu. Are... Janek wtedy krzyczy barlanie, że dzisiaj wzrosło przyciąganie. Nie chciał wstać z trawki, lecz leciał z ławki. Gorzała swoje prawa ma. Położył się na boku. Ruszaj się ze mną, bo nie zrobię ani kroku. I pomyślał sobie tylko dzień, by na rano flaszkę mieć. O kurcze Hele, co za raj, tak się bawi cały kraj. O kurcze Hele, bywaj zdrowy. Sobie gdzieś w głębokie lasy, żeby rykły dzisiaj wielka rzecz, trzeba kupę w lachy mieć.
Siostra, a coś ty tu takiego nakupowała? No jak widzisz, same warzywka, jabłuszka, kapustę i pory. Jak wiesz, to pory lubimy płat każdy ją postać. Pod każdą. I to ładź, takie... cicho, ładź. O, już się uspokoił. No. Słucha mnie nawet, kłopot mnie słucha. A ja, siostra, to jaja. Świeże. O, bo wiesz, że my to jaja, to my lubimy, nie? Ale tylko na twardo. Tylko na twardo. Na miękko nie. No, ty. Oj, ty. Kto tu lezie? O, jakiś... Jakaś paniusia tu lezie. A czego ją tu diabli niosą? Ła, dzień dobry. Dzień dobry. A czy pani to są te słynne siostry Pikusińskie? Ano, Pikusińskie. Czyli to są Ciapkowice. Dobrze trafiłam. Ciapkowice. Ojej. A czy pani mogłaby mi powiedzieć, co takiego robią, że tak świetnie wyglądają? Może pani tę kulkę drugą weźmie, bo ta twarz przestała działać. O, ta o. Działa. Tak jak i chłopy, raz działają, raz nie. No tak właśnie jest! O, siostra, raz. O, jakie piękne zwierzątka! A to powiedzcie mi, panie, co to takie robicie? Ptoczek, nie zwierzątko, ptoczek! Przecież to kogut, nie widzisz, że to kogut? Ale powiedzcie mi, panie, co wy takiego jecie, że tak świetnie wyglądacie mimo 100 lat? Ano, widzi paniusia, dobre warzywka, owoce, drób, i jaja, ale żadnych łożyłek, proszę panie, ani papierosów, ani narkotyków, a kropli alkoholu, ani krople. Niemożliwe. A która z pani jest starsza? O, paniusiu, najstarsza to nasza siostra Pikusińska, ale dzisiaj to się paniuśka z nią nie dogada, bo zachlano w stodole na siadzie śpi. Ona ciągle zachlano. Już drugi dzień. Siostra, do ciebie to idzie, to idzie. A, teczko, teczko idzie do ciebie. Twoja wolę tamtego. Ten jest twojaki dziadek, ale to rozprowadzę go. Cicho, dziadek. Łaj, dziadek, patrz jaki pożyn, ale pośladki motwordem, wiesz? Ale nie wiem jak tam tego, no nie chcę się wyrażać. Ale ten wzrok mu opłacił gający, wiesz? Ma. Ale idź już. I dziadek się do tabletku, wiesz? Łaje, bo jak mnie odszczepną, mówię ci. I to pomogła ten siostra, ten pierwszy to naprawdę dla mnie. On taki, wiesz, jak nastroi te swoje skrzypeczki, jak wyciągnie ten smyczek, jak będzie grał i grał, dopóki mu nie klapnie. Nasze strugie poszarpane, bo się już na nich nie chce nikt grać. Nie. Ale siostra, może ten drugi u ciebie zagra? A ten drugi to jest jak te stare organy.
kościele. Tak. Jedna go stroi, tak. Druga na nim gro, a trzecia jeszcze podmucha. Dmucha, dmucha, tak, tak. No, no. Trzeba go długo dmuchać. O, trzeba go tego starego. Siostra, ale ten piersy to jak Porsche. Rwie do przodu, póki mu paliwa nie wystarczy. A później to już pada i klata. I stoi. A, jak stoi, to do. Wciąż tu miła, to ci zaśpiewam.